pewnym kaczym stawie, daleko stąd czy blisko, nie wiadomo, mieszkał sobie wodnik pluskot. Był nieco mniejszy od człowieka, nieco większy od kaczki, miał zielonkawą skórę, błony między palcami rąk i nóg, włosy śliskie i splątane niczym wodorosty i oczka o barwie rzecznego mułu. Jak na wodnika wygląd miał całkiem niczego sobie, ale że był bardzo nieśmiały, mieszkał z dala od innych wodników i tylko kaczki miał za sąsiadów. Kaczki niestety za wodnikiem nie przepadały, bo nie mogły mu darować, że ilekroć jacyś ludzie rzucali im chleb do wody, wodnik w wodzie zwinny niczym szczupak rzucał się zaraz w tamtym kierunku i chleb zabierał, zanim którakolwiek z kaczek zdążyła choćby łapką ruszyć. Ilekroć więc napotkały wodnika na swojej drodze, natychmiast go obszczypywały i okwakiwały głośno, a biedny pluskot nie mógł im przetłumaczyć, że robi to nie ze złośliwości czy łakomstwa, ale dla ich własnego dobra, bo niejednokrotnie widział, jak od chleba puchły im brzuszki i kaczki bardzo cierpiały. Ale że kaczki są bardzo łakome i na błędach uczyć się nie umieją, ciągle miały mu to za złe. Czuł się więc nasz wodnik bardzo samotny i nie miał do kogo nawet ust otworzyć. Przypatrywał się tylko z ukrycia ludziom nad staw przychodzącym, bo wszyscy wydawali mu się bardzo piękni, nie to co on. A kiedy padało, ciemną nocą lub o świcie, kiedy nikt nad staw nie przychodził, wypływał na sam środek i tańczył pięknie i lekko po powierzchni wody, bo jest to sztuka niezwykła, której tylko najzwinniejsze wodniki potrafią dokonać, a tańczą tym piękniej, im są smutniejsze. Nic więc dziwnego, że pluskotek w tej sztuce celował. Któregoś razu, właśnie w porze deszczu, kiedy pluskot zamierzał już ruszyć w tan na wodzie, zauważył, że do stawu ktoś się zbliża. Natychmiast schował się w trzciny i zaczął obserwować. Nadchodząca postać okazała się być młodą dziewczyną o długich blond włosach, które wyślizgiwały się spod płachty, którą była okryta. Mimo że lało jak z cebra, dziewczyna miała na twarzy szeroki uśmiech i odwrotnie niż inni ludzie nie biegła skulona w poszukiwaniu schronienia przed deszczem, tylko szła w wesołych podskokach. A choć stopy miała bose, a wokół było pełno kałuż, to nie tylko ich nie omijała, ale wręcz wskakiwała w każdą z chlupotem i głośnym śmiechem. Na ten widok w piersi wodnika zatrzepotało serduszko i pomyślał, że ta dziewczyna to najpiękniejsza istota na całym świecie i oddałby wszystko, żeby choć do niego przemówiła. Bał się jednak, że jego widok ją spłoszy, bo nie był przecież tak urodziwy jak ludzie. Więc dalej siedział tylko w trzcinach i patrzył z żalem, jak jasnowłosa piękność mija staw i zmierza w kierunku wioski. A kiedy zniknęła w oddali, wodnik tylko westchnął ciężko, bo był pewien, że już jej nigdy nie zobaczy. Jakież więc było jego zdumienie i jakaż radość, kiedy nazajutrz jego ukochana znów pojawiła się nad stawem. Tym razem szła na łąkę z krowami, które potem pędziła z powrotem do zagrody, a kiedy zaczęły się żniwa i sianokosy, mijała kaczy staw jeszcze częściej, nawet kilka razy na dzień, a w małym wodniku zawsze na jej widok serce podskakiwało gwałtownie, jakby z piersi wyskoczyć gotowe. Przypatrując się jej z ukrycia, dowiedział się, że najęła się do służby u najzamożniejszych gospodarzy we wsi, że na imię ma Helena. Wprawdzie gospodyni wołała na nią Helka, ale pluskotek w myślach zawsze nazywał ją piękną Heleną. Że jest ciągle wesoła i roześmiana, a najbardziej, kiedy pada deszcz. Często wybiegała wtedy na mokrą trawę, pląsała między kałużami i z uśmiechem przypatrywała się każdej żabie i ślimakowi.
Po pewnym czasie wodnik, kiedy tylko widział, że Helenka się zbliża, zostawiał na brzegu małe upominki dla niej. A to kwiatek z samego środka stawu, a to muszelkę z jego dna, a to choćby pałkę tataraku przewiązaną kokardką z wodnej trawy. A Helena przyjmowała te prezenty najpierw z zaskoczeniem i niepewnością, a potem z wdzięcznością i szerokim uśmiechem, który dla wodnika był największą nagrodą. Chociaż Pluskot wciąż marzył skrycie o tym, żeby z Heleną porozmawiać. Bał się jednak, że dziewczyna na jego widok ucieknie z krzykiem. Więc tylko wzdychał ciężko między trzcinami ukryty, aż te falowały jakby od podmuchu porywistego wiatru i straszyły kaczki, które jeszcze bardziej zaczęły na wodnika kwakać i dziobać. Może byś tak się w końcu przemógł i sam do niej zagadał? Kwaknął na niego w końcu rozeźlony kaczor, którego pałka tataraku, westchnieniami Pluskota rozmachana, uderzyła w łebek. Wieczne siedzenie w trzcinach nic ci nie da. Wodnik zastanowił się chwilę nad jego słowami i rozpromienił cały, bo w jego głowie wykiełkował znakomity, jak mu się wydawało, plan. Następnego dnia, kiedy Helena przechodziła obok stawu, czekał tam już na nią kolejny prezent. Tym razem był to wianek spleciony z okolicznych traw, kwiatów i zbóż, które Pluskot, mimo swoich błoniastych palców, skręcił naprawdę ładnie i umiejętnie. Helena założyła go więc od razu na głowę i, jak to miała we zwyczaju, rzuciła w przestrzeń: dziękuję! Cieszę się, że ci się podoba! Odpowiedział wodnik ukryty w szuwarach. Och, nie bój się, przepraszam, nie chciałem cię wystraszyć. Dorzucił pospiesznie, bo Helena na niespodziewaną odpowiedź aż krzyknęła z zaskoczenia i podskoczyła, wpadając przy tym do wody. Zaraz jednak roześmiała się głośno i serdecznie. Aleś mnie nastraszył. Gdzie jesteś? Dlaczego się nie pokażesz? Ja wolałbym, żebyś mnie nie widziała. Przyznał Pluskot. Przynajmniej na razie. No dobrze, zgodziła się dziewczyna. Ale cieszę się, że w końcu przynajmniej się odezwałeś. Nareszcie naprawdę mogę ci podziękować. Tak pogwarzyli sobie jeszcze przez chwilę, dopóki z oddali nie rozległo się donośne Hela! I Helena musiała wracać do swoich obowiązków, zostawiając w trzcinach wodnika, który czuł się najszczęśliwszym stworzeniem na świecie. Od tej pory, ilekroć Helena przechodziła obok kaczego stawu, zawsze przystawała, choćby na moment, żeby zamienić z Pluskotem kilka słów, a on zawsze czekał na nią ukryty w trzcinach. Im więcej ze sobą rozmawiali i im bardziej wodnik poznawał dziewczynę, tym bardziej się w niej zakochiwał. A im bardziej się zakochiwał, tym bardziej się obawiał, co będzie, kiedy Helena zechce go kiedyś zobaczyć. Aż w końcu któregoś dnia nadszedł moment, którego wodnik tak się obawiał. I Helena zapytała: Plusku drogi, bo nazywała go właśnie Pluskiem, a czasem nawet i Pluskotkiem. Bardzo cię polubiłam i codziennie czekam na nasze wspólne rozmowy. Chciałabym cię w końcu zobaczyć. Pluskot zadrżał cały i zaczął się wymawiać, że to niemożliwe, bo to, bo tamto. Ale Helena była nieustępliwa, bo kiedy czegoś bardzo chciała, potrafiła być naprawdę uparta. I w końcu wymogła na wodniku obietnicę, że następnego dnia jej się ukaże. Biedny Pluskotek całą noc nie spał, tylko myślał, co tu zrobić. O brzasku wyszedł, żeby trochę po powierzchni stawu potańczyć, co zawsze mu pomagało ukoić smutek, nerwy i dobre pomysły wpadały mu szybciej do głowy. Ale tym razem nawet taniec mu nie szedł. Ciągle się potykał o własne nogi i upadał z głośnym pluskiem, budząc kaczki. Czemu tak hałasujesz, skoro świt? Ofuknął go kaczor. A że od czasu, jak wodnik się zakochał i zapominał kaczkom chleb zabierać, patrzał na niego łaskawszym okiem, wysłuchał go cierpliwie, po czym kwaknął: Ach,
też masz problemy? Skoro panna cię lubi, kiedy w trzcinach siedzisz, to dlaczego ma cię nie polubić, jak z nich wyleziesz? W końcu wyglądacie tak samo. Cóż, dla kaczek rzeczywiście. Wodniki i ludzie wyglądają niemalże identycznie, choć nie jest to do końca prawda. Ale słowa kaczora znów dały pluskotowi pomysł. Widzicie, wodniki potrafią zmieniać się w ludzi, tylko na krótko, bo jest to dla nich szalenie męczące. A i tak, skóra i włosy takiego człowieka mają zielonkawy odcień, a z jego ubrania ciągle kapie woda. No, ale można się pomylić. W tym więc pluskot zobaczył swoją szansę. Tylko pamiętaj, powtarzał sobie, nie możesz jej się pokazać na długo, bo jak czar przestanie działać, to cię wodnikiem zobaczy i wszystko stracone. Wymyślił więc sobie, że jak tylko Helena się pojawi, zamieni się w człowieka, wynurzy się ze środka stawu z naręczem lilii wodnych, wtedy nic dziwnego, że będzie z niego woda kapać. Poda je dziewczynie, w oczy jej spojrzy i ucieknie. Jak pomyślał, tak zrobił. I kiedy Helena nad staw przyszła, zobaczyła, jak z jego środka młody chłopak do niej zmierza z naręczem największych i najbardziej rozłożystych lilii, jakie tam rosły. Podszedł do niej, podał kwiaty, a kiedy ich dłonie się zetknęły, kiedy spojrzał w błękitne oczy Heleny, cały świat się dla niego zatrzymał. Tylko patrzył na ukochaną i patrzył. Ona coś do niego mówiła, a on nawet nie wiedział co, tylko stał i patrzył. Zapomniał języka w dębie, zapomniał czasu pilnować, tylko stał, patrzył na swoją piękną Helenę i był najszczęśliwszym wodnikiem na świecie. Do czasu, kiedy zobaczył, że oczy dziewczyny rozszerzają się ze zdziwienia i poczuł, że zaczyna się zmieniać z powrotem w swoją wodnikową postać. Zrozpaczony, że cały swój plan zepsuł, wyrwał dłoń z ręki Heleny, po czym zanurkował w trzciny. Helena przez jakiś czas stała jeszcze na brzegu, wołając pluskota, ale kiedy zaczęło się zmierzchać, poszła do domu. Wodnik zaś całą noc w trzcinach przepłakał. A kiedy tylko świt zaczął rozjaśniać poranne mgły, wyszedł, żeby z tego bólu i zgryzoty po powierzchni wody potańczyć. Tego poranka pluskot tańczył tak pięknie, jak jeszcze nigdy dotąd. Bo i jeszcze nigdy wcześniej nie miał złamanego serca. Kręcił piruety, wywijał podskoki i salta, ledwie muskając powierzchnię wody. A że tańcząc miał zamknięte oczy, nawet nie widział, kiedy z porannej mgły wyłoniła się Helena. Dopiero kiedy po jego skończonym tańcu zaczęła klaskać, wodnik ją zobaczył i znowu dał nura w trzciny. I może by już w nich został na zawsze i nigdy więcej się dziewczynie nie pokazał, gdyby nie kaczor, który miał już dosyć ciągłych płaczów wodnika i jego tchórzostwa. Chwycił go za kapotę i wyciągnął z trzcin prosto przed oblicze Heleny. Pluskot zamarł przerażony, a Helena spojrzała prosto w jego oczy koloru rzecznego mułu. Weszła prosto do wody i uścisnęła go, mówiąc: to było piękne, Plusku. I z tymi słowy pocałowała go prościutko w czoło. Był to pierwszy w historii przypadek, kiedy wodnik o mało co się nie utopił, bo ze szczęścia zapomniał niemalże, jak się pływa i jak oddychać pod wodą. Na szczęście kaczor i Helenka wyciągnęli go z wody na czas. Od tej pory wodnik przestał się ukrywać przed ukochaną, która wcale nie uważała, że jest z niego jakieś brzydactwo. Nawet jeśli miał zielonkawą skórę, błony między palcami i włosy jak wodorosty. Spędzali ze sobą jeszcze więcej czasu niż poprzednio, tylko Helena żałowała czasem, że pluskot już nie tańczył na wodzie. Ale ilekroć go o to prosiła,
zawsze odpowiadał jej tak samo. Nie mogę, bo jestem najszczęśliwszym wodnikiem na świecie. Dziękuję, że wysłuchaliście 18. bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci. A jeżeli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłaby powstać kolejna opowieść, to przyślijcie mi ich zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie dodać zgody na ich publikację w internecie, podpisanej przez osobę pełnoletnią.